robimy. To już historia, walka w bark, no to musi się nam podobać, no po to przychodzimy na żużel. Na całe szczęście obywa się, no ja pamiętam tutaj taki w Zielonej Górze kilka wyścigów, jeszcze w jakichś rozgrywkach młodzieżowych, kiedy jeździli Baliński, Skórnicki, Walasek, Protasiewicz i tutaj naprawdę było szaleństwo po całej, na całej długości i szerokości zielonogórskiego toru i nikt nigdy nikomu krzywdy nie zrobił, a ręce same składały się do oklasków i tak samo jest tutaj dzisiaj. Najwyższy światowy poziom, najlepsza liga na świecie, no i niestety aż łezka wokół się kręci, że po raz ostatni oglądamy tak mocne ekipy w polskiej lidze. No ale to temat na zupełnie inną dyskusję. My skupmy się nad tym, czy zielonogórzanom, na ile przybliżą się zielonogórzanie do Mistrzostwa Polski w biegu 12, albo czy zmniejszą stracony dystans do zawodników zielonogórskich Lesznianie. Kołodziej jako rezerwa taktyczna w miejsce Troja Bacelora, a więc próbuje szukać tutaj odmiany w tym spotkaniu trener Roman Jankowski. No teraz jest to już każdy z wyścigów, który w przypadku przegranej albo remisu stawia leszczyńskie byki pod ścianą w tym wielkim finale 2011. Wyścig 12. Musielak Dudek, Kołodziej, Kajenko. No, przerwany wyścig. Zastanawiam. Również taśma po wewnętrznej części toru nie poszła w górę. Został na starcie Tobiasz Musielak. A więc problemów z taśmą, nie tylko w przypadku zawodników, ale i maszyny startowej w Zielonej Górze, ciąg dalszy. No i tak spoglądam, no, trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski przed tym wyścigiem, po tym takim nierównym starcie. Musielak, Dudek, no tutaj świetnie dysponowany jest Patryk Dudek, ale Musielaka na pewno stać na to, żeby odgryźć się bardziej doświadczonemu koledze, a Kołodziejowi w takiej dyspozycji, jaką dziś prezentuje, spuszczamy zasłonę milczenia na ten pierwszy inauguracyjny wyścig, na pewno stać, by wygrać z Hancockiem, ale znowu druga strona jest taka, że Hancock poza nieudanym pierwszym wyścigiem jest klasą dla samego siebie. Absolutnie tak, tutaj zielonogórzanie czekają na powtórkę tego wyścigu na torze. Janusz Kołodziej akurat ma więcej czasu, startował w poprzednim wyścigu, więc ma wspólnie ze swoimi mechanikami czas na to, żeby schłodzić swój silnik w motocyklu, przygotować się dobrze do tego startu, bo przed chwilą do startu przyjechał 10 sekund przed zakończeniem czasu, 2 minut, więc nie miał czasu na przygotowanie tutaj pola startowego, więc wszyscy mogą dzięki tym problemom z taśmą odetchnąć, przygotować się optymalnie do tego startu, do którego już zostało niecałe 2 minuty. W tej chwili sędzia Piotr Lis włączył właśnie czas. Tobiasz Musielak z pierwszego pola startowego i Janusz Kołodziej. To oni mają dać nadzieję leszczyńskim bykom na odwrócenie losów tego spotkania, na odwrócenie losów finału. 8 punktów straty w 2 meczu. 82 mają zielonogórzanie, 74 Lesznianie. 8 punktów, a 4 wyścigi do zakończenia rywalizacji. Bardzo ważny wyścig moim zdaniem. Wyścig, który może przesądzić o tym, czy drużyna leszczyńska jeszcze ma szansę powalczyć tutaj o złoto. Bo kolejne wyścigi i ewentualny skład kolejnych wyścigów może być w miarę korzystny dla drużyny gości, więc jeśli tutaj nie pozwolą jeszcze dalej sobie odskoczyć, to przed kolejnymi mogą optymistycznie myśleć wciąż. Czyli wymarzony rezultat to jest minimum remis, a najlepiej dokładnie dla Lesznian, żeby to było zwycięstwo biegowe. Dziś już przekonaliśmy się o tym, że tu nie ma pewniaków. Te taśmy, mimo przegranych startów, skuteczne, kapitalne szarże Piotra Protasiewicza, no bo
jakby inaczej wyglądał ten mecz, gdyby nie trzy te wyprzedzanki właśnie w wykonaniu kapitana Stelmetu Falubasu Zielona Góra. Ta przewaga byłaby minimalna, a wynik byłby w okolicach remisu. No ale gdybać może, gdybać można, ale po co? Wszystko w rękach zawodników i w sile przygotowaniu ich maszyn. Musielak, Dudek, Kołodziej, Hancock. 12 wyścig meczu Stelmet Falubas Unia Leszno. Wygrany start przez Janusza Kołodzieja. Kołodziej ucieka dwójce Zielonogórzan, a Dudek umiejętnie zablokował Tobiasa Musielaka. No i teraz cała nadzieja w Januszu Kołodzieju, że będzie skutecznie odbierał ataki goniących go niczym pociągi ekspresowe zawodników zielonogórskich. Błąd Kołodzieja. A takich błędów nie zwykł marnować Greg Hancock. Mistrz świata pokazuje klasę. Jeden błąd. Jedno takie niezbyt płynne wyjście z łupu Janusza Kołodzieja i już Kołodziej ogląda plecy Grega Hancocka. No i jeśli tak zakończy się ten wyścig, to jeszcze tylko 4 punkty Zieloną Górę będą dzielić od wielkiego święta do odświętowania. 6 w historii klubu, a 3, 2 w ostatnich 3 latach tytułu drużynowych mistrzów Polski. Greg Hancock zwycięża, a 1 punkt dowozi Patryk Dudek. Zielonogórzanie wygrywają ten wyścig 4-2. Prowadzą już 43 oczywiście do 29. 14 punktów przewagi i do szczęścia. 4 punkty w 3 wyścigach. No chyba jednak. 12 wyścig tutaj rozstrzygający. Tak jak mówiliśmy, był to bardzo ważny wyścig i te 3-3 jeszcze pozostawiałoby duże szanse leszczyńskim zawodnikom. Tutaj Janusz Kołodziej doskonale wystartował, prowadził. Jednak jego motocykl, mam wrażenie, że jest na granicy słabości. Tutaj minimalny błąd na motocyklu, o który jest łatwo jadąc na tak dopasowanym silniku, powoduje, że ciężko jest później zebrać się motocyklowi. Tu widzimy uniesione przednie koło, wyjazd na zewnętrzną część toru. Tutaj motocykl traci moc i zanim ponownie wejdzie na swoje obroty, zanim ponownie rozpędzi się do odpowiedniej prędkości, to widzimy, co się dzieje obok, na tle zawodnika, który jedzie poprawnie, który jedzie swoim torem, który jedzie na motocyklu z większą mocą na wyższych obrotach. Janusz Kołodziej tutaj nie miał żadnych szans na kontratak i musiał cieszyć się drugim miejscem.